jest historia osadnictwa w Puszczy Drawskiej, także w Drawieńskim Parku Narodowym. O tym dzisiejszy gość studia podcastowego Drawieńskiego Parku Narodowego właśnie, pan Maciej Gławdel. Dzień dobry. Jeśli chodzi o rozwój osadnictwa w Puszczy Drawskiej, jak to wyglądało? Oprócz rodów rycerskich na teren Puszczy Drawskiej przybywają również kolonizatorzy, chłopi z Europy Zachodniej, z terenów dzisiejszych Niemiec, ponieważ ktoś musiał tę ziemię uprawiać, ktoś musiał karczować puszczę, ktoś musiał pracować, ktoś musiał, mówiąc kolokwialnie, zarabiać pieniądze. I z takim właśnie procesem mamy do czynienia, ale uwaga, główny teren kolonizacyjny dzisiejszego powiatu Choszcz, no wtedy nazywano tę ziemię ziemią choszczeńską, Terra Arnswalde, czy też na południu dzisiejszego Parku Narodowego to była ziemia strzelecka. A więc te tereny są zaludnione i kolonizowane stosunkowo późno i jest tam bardzo niewiele tych osad. Kiedy spojrzymy sobie na mapkę, ja sobie tutaj zerknę na tę mapę, to będzie widać wyraźnie, że tutaj będzie to widać, że tereny dzisiejszego Drawieńskiego Parku Narodowego skolonizowane były bardzo słabo i tak naprawdę w wieku XIII, o którym mówimy, mamy tutaj do czynienia z bardzo nielicznymi osadami. Są to Krępa, jest to Dominikowo, jest to Radencin i właściwie to jest wszystko. W roku 1337 został sporządzony spis podatkowy, w którym wymienione są wsie ziemi choszczeńskiej. Tam jest 50 kilka tych wiosek, z czego naprawdę dosłownie 3-4 leżą na terenie dzisiejszego Drawieńskiego Parku Narodowego. W XIII wieku określono te ziemie, o których mówimy, między Płociczną a Drawą, jako straszliwe i rozległe pustkowie. A więc nikt tu nie mieszkał. Z przyczyn, o których mówiliśmy. Słaba ziemia, trudne te warunki terenowe, no i teren pograniczny. Wedlowie byli dobrymi gospodarzami i mocno strzegli swojego bogactwa. Tak, tak można powiedzieć. Kiedy panowie von Wedel docierają do Drawna, zastają tutaj już osadę. Osadę rybacką, słowiańską osadę rybacką, czyli nie istniała tutaj żadna pustka. Przypuszcza się, że w miejscu, gdzie powstał zamek, mógł stać warowny gród. Są również historycy, którzy twierdzą, że zamek został zbudowany na sztucznie usypanym wzgórzu. Kiedy tutaj przybywają, biorą się do pracy, to znaczy zakładają tutaj miasto. Do końca nie wiadomo, kiedy następuje lokacja Drawna. Przypuszcza się, że nastąpiło to pomiędzy 1313 a 1333 roku. W roku 1365, a więc już nieco później, Drawno wymienione jest jako pierwsze, ale śladem przynależności Drawna do rodziny von Wedel jest herb drawieński, na którym widoczne jest koło młyńskie, charakterystyczne dla właśnie herbu rodziny von Wedel. Ono występuje na właściwie każdym herbie tej rozległej rodziny. Niektórzy przypuszczają, to może jako ciekawostka, że to nie jest koło młyńskie, tylko tak zwane Folterrad, czyli koło tortur, tak? O którym wiemy, że jedno z tortur średniowiecznych było łamanie kołem i są historycy, którzy twierdzą, że to właśnie nie jest koło młyńskie, tylko raczej właśnie koło tortur. Tymi pierwszymi panami w Drawnie są Culis, Hasso i Ludolf von Wedel i pozostałością po nich są nazwy miejscowości, na przykład Hasendorf, czyli Żółwino, albo Culisdorf, Suliszewo. Oprócz tego... Zapytam jeszcze o ten herb, bo jak to zrozumieć? Jeżeli koło młyńskie, to co? Pewnie nawiązanie do młynów, które służyły do mielenia mąki, do zagospodarowywania ziem. A jeśli koło tortur, to być może odniesienie do drastycznych metod, które stosowali. Należy jeszcze wspomnieć, że bardzo dużo jest kontrowersji, jeśli chodzi o ptaka, który znajduje się na herbie rodziny, na herbie drawieńskim. Mianowicie niektórzy twierdzą, że jest to łabędź, niektórzy, że żuraw, niektórzy, że bocian. No, w obecnej wersji jest to bez wątpienia żuraw. Polowali na co? A no właśnie, skoro tak niewiele miejscowości na rozległych terenach puszczy nad Drawą, skoro tak trudne warunki do uprawy roli i hodowli zwierząt, to
trzeba byłoby je w jakiś sposób zagospodarować. I wiem, że panowie von Wedel byli zagorzałymi myśliwymi. Zresztą puszcza na terenie Parku Drawieńskiego nosiła ich nazwę, to znaczy na prawym brzegu Drawy mamy do czynienia z tak zwaną Małą Puszczą Wedelską albo Puszczą Zatomską. Na lewym brzegu, czyli wschodnim, istniała Wielka Puszcza Wedelska. Te nazwy terenowe utrwaliły się tak mocno, że używano ich jeszcze do II wojny światowej. I panowie von Wedel oddawali się z przyjemnością łowom, strzegli zazdrośnie swoich praw łowieckich do tego stopnia, że kiedy w roku 1421 poddani jednego z wójtów krzyżackich udali się na kłusownictwo, tak to trzeba powiedzieć, na tereny podległe panom von Wedel, schwytali tych pachołków, zabili ich zwierzęta, zabili psy, samych aresztowali, zniszczyli broń. Na co polowano? Polowano na różnego rodzaju zwierzynę, na pewno na jelenie, na pewno na dziki, tury, żubry. Pan Mieczkowski, historyk tych terenów, twierdzi, że żubry wyginęły tutaj później niż tury, ale również na niedźwiedzie. I wiemy to zarówno z zapisków historycznych, ale wiemy również z nazw terenowych, że to wspaniałe zwierzę tutaj występowało. Niedaleko Bierznika istniała miejscowość Barenort, Barenzi, Barenwinkel, a dla nas, dla miłośników Drawieńskiego Parku Narodowego, chyba najważniejszą informacją będzie to, że jezioro Ostrowieckie nazywało się również Barenort See. I historycy niemieccy twierdzą, że Barenort See nawiązuje do niemieckiego słowa Bea. Ostatni niedźwiedź w tym regionie padł w roku 1737 i został zastrzelony przez elektora saksońskiego. Barenort See, tak. Nazwa wzięła się od osady Barenort na półwyspie Korea. To była niewielka osada rybacka, XVIII-wieczna. Wcześniej to jezioro nazywało się Wustelwitz See, nawiązująca do Ostrowca. Tam są trzy wyspy, które w języku staropolskim, słowiańskim, Ostrowiec to wyspa, teren otoczony wodą. Jak wiemy, na terenie jeziora Ostrowieckiego są trzy wyspy. Natomiast Barenort See nawiązuje do osady Barenort, która się tam znajdowała. Barenort, czyli osada niedźwiedzia. Bar, czyli Bea, to niedźwiedź, ort to osada, miejscowość. Tak można by to przetłumaczyć.